Według planu na realizację projektów złożonych i wybranych przez mieszkańców miasta w ramach budżetu obywatelskiego 2019 przeznaczono 2 miliony 600 tysięcy złotych. Nie wykorzystano tej puli, choć niektóre z inwestycji okazały się grubo droższe. Niż szacowano. W grupie projektów kulturalnych i społecznych zrealizowano działania za łączną kwotę 96 tysięcy złotych. W grupie małych projektów zainwestowano 545 430 złotych. Duże inwestycje realizowane w programie budżetu obywatelskiego. Kosztowały 1 932 i 446 zł. Idealnie szacunki zbiegły się z faktycznymi wydatkami w projekcie dotyczącym utwardzenia nawierzchni parkingów u Uzbeku Reja i Lityńskiego. Taniej niż przewidywano, kosztowało odtworzenie orłów na bramie wjazdowej do dawnego kompleksu koszarowego przy ulicy Pułaskiego. Tutaj zaplanowano wydać 100 tysięcy, a wykonano dzieło za nieco ponad 88 tysięcy. Najdroższy był Piaskowiec, najtańsi autorzy rzeźb. Każdy z dwójki artystów zarobił po 17,5 tysiąca. Prawie 17 tysięcy więcej niż oszacowano kosztowało utwardzenie ulicy Dąbrówka. Olimpijskie parkingi przy Wojska Polskiego zbudowano taniej o blisko 4 tysiące. Oświetlenie przy ulicach Emilii Plater i Marii Kiriskłodowskiej kosztowało za to o blisko 50 000 tysięcy więcej niż szacowano. Postawiono tam 24 nowe lampy. Mnóstwo pieniędzy pochłonęła modernizacja bocznych boisk na zarzeczu. Planowano wydać tu 785 tysięcy, a wydano o blisko 200 000 zł więcej. Podobnie stało się w przypadku budowy miejsc postojowych przy wtórniku Reja. Do zaplanowanego budżetu w wysokości 790 000 trzeba było dopłacić ponad 170 000 zł.